chodzę, jakieś mopki pobiję, jakieś XP wbiję i o to najbardziej chodzi. Dobra, jest, jest. To lecimy. Idziemy. Pam, 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 pam. Choć twoja oferta jest bardzo kusząca. No ale pochodzimy sobie. Dobra, z tego co pamiętam, miałem plan taki, żeby ogarnąć na tym jednym strumyczku wszystkie kamienie ogniskujące, dojść do kolejnego rozdziału, zdobyć tą najwyższą zbroję świątynną. Wyuczyć się umiejętności walki dwuręcznym mieczem. Potrzebuję jeszcze jeden level, około 3000 punktów doświadczenia. Dużo. Wyuczę się tego. I będę walał mieczami dwuręcznymi. Sęk w tym, że wypadałoby też kolejny drugi poziom. Drugiego poziomu się też nauczyć. A, dobra, tu jest ta ścieżka koło bagna. Chwila, zastanawiałem, gdzie ja idę. A ja tutaj. Dobra, czyli stąd już będę wiedział, jak trafić tam, gdzie jest Gorn. Czyli okej. Na dziś mamy plan taki, żeby zdobyć wszystkie kamienie ogniskujące, zdobyć zbroję najwyższą. No i nauczyć się walki mieczem dwuręcznym. A jeszcze przy okazji pamiętam ten łuk, najwyższy łuk śmierci, czy czegoś tam zdobyć. I przy tym wypadku dobrze byłoby zabić Kawaloryna, zdobyć wszystko co on tam ma, bo on ma tam dużo. I najważniejsze rzeczy kupować od wilka w nowym obozie. Ponieważ pieprzyć stary obóz. O kurde, co tu... Co to za walka? Co tu się odjadnie pawiło? Co się właśnie stanęło? Grzybki nawet są. Dobra, save sobie w razie czego. Będę miał okazję spierdzielić. Cieniostwój. Właśnie wiem, Arkti. Da, ubiję go. Nie będzie problemem, chyba. Nie, zabugował się, będzie problemem. To już jest problemem. W psianki się nawpierdzielam. To zawsze jakiś exp. I jagódki. I ziółka jakieś zawsze. Uuu, ściewojad. Darmowe 50 expa chyba. No, także o, jeszcze około 2300 expa z tego co widziałem potrzebuję, także nie jest jakoś dużo. Więc na easy teraz zdobędę też jeszcze kolejne 10 punktów umiejętności i będę już miał wystarczająco dużo, jak już ogarnę wszystkie kamienie ogniskujące na walkę dwuręcznym mieczem. Wystarczająco walkę dwuręcznym mieczem. Ale na razie położę tu sobie, pozabijam wszystko, co żywe. Dajmy mowy exp, piechotą nie chodzi.
Dobra, będę musiał w prawo gdzieś skręcić. Coś znalazłem. Jaskinie. Aby raczej leżeć nie oswoja. O, ściej wojad. Kici, kici. Chyba stąd już trafię. Stąd już trafię tam, gdzie jest gory, nie? To w zasadzie jest tam naprzód od nas. Bo tam bardziej. Jeśli mnie kierunki nie mylą. O! Patrzcie, jak dużo chodzącego ekspa tu jest. Biedne wilczki. Tyle expa, tyle tu jest expa. Ja cięż. Chodź. Chodź, maluszku. Chyba się zabugował. Będzie źle, jak noc nie zajdzie. Bardzo źle. Znaczy nie aż tak źle, żeby było bardzo źle, ale będzie źle. Patrzcie, ile expa, o jest. Ile wilców. A sobie jagódkę zjem z tego wszystkiego. I save'nę. Ile expa tutaj chodzi. Ja cięż. To była dobra wycieczka do lasu. Nawet mi się mięsa po nich nie chce zbierać. Gdzieś tu wilki widziałem. Niewidzialne, bo niewidzialne, ale... Tyle niewidzialnego expa. Więcej expa, ale tym razem widzialnego. Jest, kolejny poziom, dobra. Mam wystarczająco dużo. Niewidzialny exp. Mam wystarczająco dużo punktów umiejętności, żeby ogarnąć... ogarnąć naukę walki mieczem dwuręcznym. Ale jeszcze sobie pochodzę. Im więcej, tym lepiej. A nuż zdobędę jeszcze na drugi poziom. Nie potrzebuję tego mięsa aż tyle, no ale... W sumie nie wiem, czy dobrze idę. Teoretycznie dobrze. Choć zaczynam się gubić powoli. Bo jest ciemno. Witamy w lesie. W ciemnym lesie. Więcej expa. Niewidzialny exp. I krwiopijce. Przynajmniej jeden był widzialny. Nie jest niewidzialny, nawet dwóch jest niewidzialnych. Trzech niewidzialnych krwiopijców. Chodź, chodź. Let's go.
Dobra, dobrze idę? Tak, niespecjalnie. Dobra. Wystarczy, że skręcę tu z naj... O, jest droga, dobra, czyli dobrze idę. I to jest tam właśnie. Dobra, 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 już wiem, gdzie jestem. Tu widziałem gdzieś trochę darmowego expa. Właśnie. Chyba nie ma więcej darmowego expa, przynajmniej nie widzę. O, ale tu jest darmowy exp. Tak jakby. No i to jest tu, dobra. Panie bezimienny, co ty? Panie bezimienny, no. Kolego. Ile expo. Koledzy, no. Jeszcze pamiętam, był taki quest Kromanin. Jaki quest? Co to za quest? Ja ci przydałby się dzień. Taka wieża była gdzieś, schodziło się w dół i szkielety były. Faktycznie, coś takiego było. I to tam była chyba zbroja, ta ostatnia zbroja z rudym. To jest zupełnie inna wieża. Widzę, że tam gonić się już napierdziela z zębaczem. To cześć. I szkielet był. Cześć, ta wieża. Wieża mkieł. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak, Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Niedaleko plaży z wrakami statków. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Moglibyśmy wybrać się tam. Dobry pomysł. Cała okolica. Pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu. Ale te bez... A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo... Zatem pójdziemy tam rad. Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu... Chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Chodź za mną, odkryłem... Dobra, lecimy, panie Goryn. Ale wcześniej sobie save'niemy. To... podesłałeś stronę na... stronę główną jakiegoś gotika? Co tam można znaleźć? No, to były zębacze jakieś. No, to były zębacze, nie kąsacze. To nie jest cena głównego ticket, tylko to Gothic Site. O.
Więcej zębaczy. I tu będzie cieniostwy. Albo i nie. Klucze jakieś, no dobra. Ziółka też zawsze spoko. O, mamy niewidzialnego golina, super. Się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była... Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność. No to zajebiście. No to zajebiście. Jak jest niewidzialny golem, to super. Jak te mody irytują. Na miłość boską. No ale gdyby nie ten cholerny mod, to bym go nie odpalił na streamie. No coś za coś, coś za coś. Bugi graficzne. Albo... niedziałanie. Mam nadzieję, że w przypadku Gothica 2 takich problemów nie będzie. Au. Mięsko, mięsko wpierdzielaj. O, dobra. Pan golem jest widzialny, tylko że spada do kanionu co chwilę. Głupi debil. Wolałbym, żeby to był dzień. Czary, chyba czary mali. Chrząszcze. Mięso chrząszcza, damy je snafowi. Pisz backlog B. Czekaj. Clock TikTok. A faktycznie jest czas górny. Fajny, fajna rzecz, nie widziałem. Przydatne. Dobra, gdzie jest pan Goryn? Ta głupia mylepeta. Jakie NPC są tutaj głupie. Chyba, że znowu jest niewidzialny. Jeśli jest niewidzialny, to super. Po prostu super. Może tutaj tam jest zapis, może zespi się koło ciebie. Wiesz co, tak zrobię, tylko na razie poszukam. Co zrobiłeś koło bramy? Wiesz co, poszukam jeszcze, a jak nie będzie, no to faktycznie, no, wczytam save'a. Dobrze, że robię te save'y.
Bo też no, jak widzicie, nic nie widzę. Jest ciemno. O, jesteś. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się do... Tak mówisz? No to tak też zrobimy. Dobra, gdzie to czary mary moje? Gdzie jest była mana? Mana. O, jest mana. Dobra, jak się teraz odmienić? Halo, chcę się odmienić. Już nie chcę być głupim chrząszcem, ja chcę być człowiekiem. Chcę być człowiekiem, enterem. A, dzięki. O, pierwsza brama, która się odsuwa na bok. Zazwyczaj bramy się do góry odsuwają. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy... Tak, pan Gorn niewidzialny. Ej. Nie walczę tym, ja mam jeszcze zdolności walki dwojęczym mieczem. O nie, tu jest więcej tych zębaczy. To niewidzialnych. Jest więcej ich? No nie wiem. Słuchać w sumie. Dobra. Sował miecz, czyli jest czysto. Dajcie kilka grzybków. O! Stał się widzialny. Do boju! Może coś tu znajdę? Znajdę nieznalezione. Tak, już nie mam many. Do boju! No, ale gdzie jest mój czar światła? O, czyli się odznaczył. Jest to jakaś wielka wieża. No to chyba mi nic nie da. No jest to jakieś przejście, ale tam chyba widziałem jakąś jaskinię jeszcze. Tam widziałem jakąś jaskinię, więc skoczę tam. Aha, jest jaskinia. Są i zobaczę. To była zwykła jaskinia, w której nic nie ma? O, za strata czasu. Nie, może coś będzie jednak ciekawego. Co tu mi pisujecie? Halo, ludzie. Aha. Łodzia zawraca mi dupę. Zamiast przyjść na streama i napisać mi, nie wiem, na streamie coś.
Pisze mi na Discordzie, gdzie w ogóle czasu nie mam, żeby sprawdzić, co jest napisane. Także sprawdzę, bo sprawdzę, co on mi tam pisze, ale dopiero później. W tym czasie. No i jest kolejny poziom, super. Kolejny poziom. O, i nawet drzwi są jakieś. Jaskinia, a w jaskini mamy skrzyneczki i tyle. O! A propos, kamień znaleźliśmy. Znaleźliśmy kamień. Po co było to właśnie w takim razie wejście? Może tam była jakaś trap, pułapka czy coś? W sumie tak czy tak pójdę sprawdzić, ale no... O, jest już północ. Cześć. A więc znalazłeś? Tak. Muszę zanieść ten... Pójdę kawałek z... A najpierw pójdę zobaczyć, co tutaj jest. Oczywiście save'ik. No, nic tu nie ma. Trolla ubi. Trolla będę bił po streamie. A, dobra, o innego tyle ci chodziło. Skucha. O, fuck. O tego tyle ci chodziło. Fuck. Panie Gorn, helpuj mnie. Odciągam uwagę, bierzesz go. Bierzesz Trolla. Aha. Widzisz, co się nazywa współpraca, kooperacja. Do boju. Jesteśmy najlepszym duetem. Idziesz? Chodź. Chodź, mój, chodź tutaj, mój własny wrzodzie. Idziesz? Ja pierdzielę, człowieku. Chodź, że szuka zapało, głupia. Idę teraz do Diga, idę, tylko że kurde, ta głupia menda spadła, trzeba go odprowadzić jeszcze. A przynajmniej wypadałoby. Dobra, kij z nim. No spadł. No gdzie jest ta lebioda głupia? Później po was sobie powinien zagadać. A jednak idzie za mną dalej. Chyba czy nie idzie, znik. Czekajcie. Gdzie był ostatnio safe? 36. Aha, dobra, tu był ten safe.
bij ty Alago, bij go. Do boju! Robiłam. Tylko błagam, teraz nie spadnij. Błagam, chłopie, nie spadnij. Wierzę w ciebie. Pójdziemy kroczek za kroczkiem. Jesteś już? Dobra. Spokojnie, dobra. Wszedłeś? Wierzę w ciebie, chodź, chodź. Dobrze, dobrze, dobrze sobie jadzisz, chodź, chodź. Pięknie, jeszcze troszeczkę, chodź, chodź. Chodź, no proszę, chodź, 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 chodź. Pięknie, no. Dostaniesz ciasteczko. No powinien iść ze mną do mnie już zagadać, typu. Już dawno. Dobra. No dobra, ale mam towarzysza w takim razie. Na dobre i na złe. Może go zabierz koło wyjścia ze skrini, której był kamień. Tak, zębacz mnie ściga. No dobra, w takim razie pójdę. Cóż, w najgorszym razie no to pójdziemy razem, będę miał towarzysza ponad życie, na zawsze. Idziesz? Wierzę w ciebie, goły, no chodź, chodź, chodź. Błagam, nie spadnij. Piękno, no chodź. Co on robi? Może, a może? Że patrz, co on wyprawia. Jezu, te NPC mnie dobiją. Chodź. Dobrze, 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 chodź, chodź. Nice. Wierzyłem w ciebie cały czas. Cóż, no, mimo wszystko zawsze się przyda jakiś wabik. Będzie moim wabikiem na śniącego. Jaki on jest głupi. Chodź o tej jaskini. Do boju! Ale, Keystone. Po prostu lecę do Diego. O! O jasna cholera! O, skąd się tu... To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musi... Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był... Więc pewnie nie chciałbyś wpaść. Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą, ale na pewno jeszcze... No dobra, ogarnięte. Miałeś rację, Alexi.
Ja, czyli mamy już 3 kamienie ogniskujące. Lecimy teraz do Diego, a później ogarnąć z Miltenem sytuację. Okej. O, 40 punktów doświadczenia już mam. Fu, punktów nauki. Kto wie, może uda mi się bić od razu na 2 poziomy nauki mieczem. Zobaczymy. Na pewno mam na 1 poziom nauki. A jeszcze to się zobaczy. Wyjdzie w pleniu. Tu. Ziołka. Nie trzeba się nowego obozu, żeby oddać kamienie. Więc to najpierw zdobędę wszystkie kamienie. Najpierw zdobędę wszystkie kamienie, żeby mieć. Czy z drugiej strony? W sumie czemu nie? Dostanę za to expa. Czekaj, ale najpierw save, bo jak mi znowu wywali... to... O! Nie wywaliło. Znalazłem kamień ogniskujący. O, faktycznie jest folder doświadczenia. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie. Musisz jeszcze odnaleźć. Ruszaj w drogę. Widzę, że wykorzystałeś zwój. Spotkałem tam Gorna. Świetnie. To już jesteśmy już znacznie. Ustawaj w wysiłku. Obyś wrócił. Dobra. Safe. I spróbujmy teraz do bractwa się przenieść. Może nie wywali. Może nie wywali. O! Dobra, to w takim razie nauczymy się drugiego poziomu. Tu, pierwszego poziomu. Nauczymy się pierwszego poziomu walki. Dwuręcznym mieczem, dwuręczną bronią. To jest jakiś plan. Nie chciałby. Pewnie masz rację. Widzę, że nikogo nie ma. Dobra, to pójdziemy w takim razie się przespać. Pójdziemy się przespać i wrócimy, jak będzie jasno. Cześć. Może. Już myślałem, że mi skraszowało. Z tą gią to nigdy nic nie wiadomo. O nie, pada. Zawsze to. Nie mogę save'ować, nie mogę umrzeć, nie mogę zawsze nic zrobić. Od razu wiedziałem, że będą. Bardzo niedobrze. Kolejny dzień. Znowu to samo. Chciałbym pod. Walka dwuręczna, aby móc sprawnie posługiwać się tylko pełna kontrola koncentracji. Dobra. 40 punktów umiejętności, tak jak myślałem. Czy jeszcze 3 poziomy muszę mieć. Teraz zobaczmy. Siema. Co? Chciałbym... Nie je... Nie jesteś jeszcze doświadczony, no dobra. No dobrze, skoro tak mówisz. Przynajmniej nauczyliśmy się broni dwuręcznej pierwszy poziom. Ludzie
ludzie zawsze gadają. Teraz ogarniemy Diego i Miltona. Chyba Milton będzie bliżej. W sumie tak samo wszędzie daleko jest. Dobra. Gdzie dojdę, tam dojdę. Może kaszowało przez ten deszcz, że gdzieś... Od razu będzie. A może faktycznie, że tam był deszcz. Możliwe. A, skoro tu jest patelnia, to skorzystamy też z patelni. Milton, że to pójdziemy do Miltona. Ile mam tego mięsa? Dużo. Także nie czekajcie. W sumie tu i tu jest tak samo daleko. Ale pójdę chyba najpierw do Diego. Chociaż z drugiej strony on tam będzie miał Tyrola. A Milton będzie miał ożywieńców. Znaczy różnicy dużej nie ma. Tyrol easy. Easy, tak, easy. Ja już z tym młodym Tyrolem miałem problemy. Bo będzie zaklęcie zmniejszenia? Faktycznie, faktycznie. Pytanie, czy ja mogę rzucić zaklęcie zmniejszenia z tym poziomem many? To lecimy w takim razie na Tyrola na początek. Załatwimy go. I będzie po Tyrolu. Taka magia. Nie ma kiedy szczurów. Cieniostwo ja też nie mam. Dobra. Oczywiście darmowy exp piechotą nie chodzi, ale... Nie wiem, mam ochotę użyć tej miksturki, ale no wiem, że będzie crashowało. Tak po całej mapie chodzić. Szkoda gadać. A kolejny poziom będę miał za chwilę dosłownie. Kolejny poziom będę miał dosłownie za chwilę, więc spoko. Czy
czyli 20 punktów nauki będę miał od razu. I później będę musiał jakimś cudem zdobyć kolejne 20 punktów. Myślę, że po zdobyciu wszystkich kamieni będę miał kolejny level. Ale wciąż pozostaje problem z jeszcze jednym levelem. Coś wymyślimy. I cały czas prosto, co? Czyli idziemy teraz, z tego co pamiętam, do Miltena. Milten pamiętam był tak gdzieś na wzgórzu. Tam było takie przejście do jakby jaskini. Też lot, no nie lot, w jaskini bardziej. I wydaje mi się, że gdzieś właśnie się tak szło. Znaczy na pewno się tak szło tam. Tam, tak, tam. A może tam był troll jednak? Mi się miejscówki powaliły. O, a po levelach. Czyli jeszcze 20. Jeszcze tylko 20 punktów, dwa levele. Wszystko wyliczone, wszystko wykalkulowane. Miksturka. A jednak to był Diego. A jednak troll był w górę, na górze. Troll górski. O nie, strzela do mnie ktoś. No jaki z tobą, jakiś niewidzialny coś do mnie strzela. Niewidzialni bandyci, ale ty niewidzialni. Hej, myślałem... Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś... Widzę, że jesteś... Lepiej niż myślisz. Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko... Rozumiem. Czego chcesz? Widzę, że szybko się... Nie, wiem. O, to całe 3 tony, chodźmy. Daj ci ten troll. O kurde, jest i troll. Kolejne gminy. Jak ja nie lubię tych designs małych. No ale mają sporo maczuk. Znajdziesz wejście. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt. Albo inny. Ściągnę na siebie jego. Super. Nie ma tak rzucić się na niego. Powodzenia, Diego. Powodzenia. Wierzę w ciebie. Jest zmniejszenie potworka, najpierw sobie save'nę. Ty o lolo. Nie, nie zmniejszaj Diego, zmniejszaj ty o lolo. Mm-hmm.
Jakby się nie zmniejszał. To było niesamowite. Niezły jesteś. Teraz ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli... Cóż. Taki mało zmniejszony ten smok. Gdzie po... Można? Dobra, nie uczmy już niczego. Wróć. Dobra, teraz pytanie, po co jest ten kołowrót? Nie zapisałem po celu. O, jak go odrzuciło do Szwecji. Diego nam się zepsuł. Teraz nam się Diego zepsuł. Panie Gothic, not like this, not like this. O! Diego jest jeszcze bardziej zepsuty. Może się teraz naprawi, jak stanie. Nie, dalej zepsuty. Naprawdę. Nie bierz teleportu. Tak, i z tobą, Diego. Radzę sobie bez siebie. Może. No nie... Naprawdę... Naprawdę... Czy ja mam jakiś wcześniejszy zapis, ale tak niedaleko? No tak, już wiem, po co było ta brama.
O! Diego się naprawił. Już się naprawił, Diego. To było niesamowite. Ja do... Kołowrót, czekaj. Naprawił się. No, to teraz... O, fuck. Ile się na ciebie tych goblinów wzięło? Idź po kamień. Ta gra to jest jeden wielki bóg. Ale fajny bóg, trzeba przyznać. Tu mamy nam halpie, dokładnie. Przeklęte halpiska. Diego, pomożesz? Najlepszy bóg jest... To zawsze Snafa, jest taki bóg? Kurde, ale ty masz paloja w łapie. Bóg, czyli rybak. Ha! Zrozumiałem. Ty śmieszku. Głupie halpiska. Widzę, że znalazłem. Chyba powinienem znowu zajrzeć do sta... Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczę. Gdzie staje się? Gdzie sport? Dzięki. Trzymaj się. No i po tyolu. Bajcie, gdzie zwój. Tu jest zwój. No tak, nie mam many. Mana. Chwila, to jest ten czaj. No siema. Panie niewidzialny magu. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Niesamowite. Mamy... Brakuje jeszcze... Oddałeś naszej społeczności. Widzę, że wykorzystałeś... Obyś w... Pan niewidzialny mag. Może dam jakieś miksturki ten typu, a przynajmniej powinien. Jestem. Pokaż. Pokaż. Nie masz nic ciekawego. Czyli zostało mi tylko jeden jeszcze. Został mi jeszcze jeden kamień. No i właśnie teraz zauważyłem w tym momencie. Trochę późno, ale mimo wszystko. Że... Jak zrobię save'a przed niewidzialną postacią, to ona się materializuje. Już nie jest niewidzialna. Albo miałem teraz takie szczęście. Patrzcie, świecę się światłem. Jestem disco bezi.
Sprawdzę, czy Bóg działa. Dobra, nie działa. To nie to, Jezus, gdzie to było? Ale ja to sam miałem pisać. Co save'ów? Bez jego. No, trochę później się skapiliśmy, Alikti. Ale mimo wszystko skapiliśmy się. Dobra, lecimy teraz do Miltena, ostatniego z ostatnich. Nigdy się nie nauczył. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować, jeśli myślisz, że... Dobra, czyli jeszcze jeden kamień dostaniemy. Tam jest ten akurat sprawa z kamieniem, nie będzie jakaś trudna, z tego co pamiętam. Niektórzy nie. Ale i tak trzeba ją zrobić. Także no, lecimy po kamieniu ostatni z ostatnich. Gdzie jest mapa? No, szybciej będzie tędy, z tego co widzę. Szybciej będzie tędy, to pójdziemy i tędy. Ja, ile zębaczy. Dobra. Mam wystarczającą siłę i siłę w łapie, żeby się przedrzeć. O kurde, to jest ogaj. No, nie buduj się teraz w tym momencie, na miłość boską, jak na złość. O, pierścień. Pierścień to już swoją drogą. Zdrówko. I co to za pierścień? Punktów zdrowia. Fajny pierścionek. No i zawsze to jest exp. W zasadzie ile mam expa? Czy mam 30 punktów i potrzebuję 7000... 7000... do kolejnego levela. Więc jeszcze może się uda. Jeszcze może się uda przed kolejnym rozdziałem zdobyć. No, wątpię, ale... Tak czy tak, na początek przynajmniej czwartego będziemy mieć już wszystko, co potrzebujemy. I zbroje, i wymagane siłę w walce dwuręcznym. Mieczem. O, Milden się już napierdziela. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twojej... Jestem pod wrażeniem. Stałeś się... Robię co mogę. Ach, zawsze... Spotkałem go... Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morze. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę... Tak, słyszałem. Wygląda na... Gdzie wasza czwórka? Ach, tu i tam. Co tu robi? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. Jakiś rodzaj... Tak, coś w tym w tym grobowcu znajduje się przy... Szukam... Wygląda na to, że obydwaj szukam... Dlaczego nie zejdziesz do grobowca? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię... Śmiało, nigdzie... No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Czyżbyś... Dokładnie. A więc znasz już historię... Tylko mi nie mów, że ty te... Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Artefakt jest... Tak, strzeże go potężne zaklęcie.
Pierwszy rabuś będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam czy istnieje jakiś sposób... To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się... Teraz on jest strażnikiem... A co z twoim... Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed... Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać... Zatem po... W porządku, ale jest pewien... Problem? A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan. No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem... Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieniec. Zatem dostanie się do grobowca powinno być... Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik... Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmie... Ha! Miałem nadzieję, że... Niestety mam tylko jeden zwój. Pozostałe ożywieńce można zabić. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego... Chodź za mną! Dobrze, panie Milton, chodźmy. Jagódka. Specjalna jagódka. No i jesteśmy. Ten tunel... Zatem ruszajmy. Kurde. Damn it. Ale biją. Spierdzielam stąd. Zrobione taktycznie. Zakręcony szkielecik. Nie bijecie się tam, czy... Widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o... Wrócę teraz do starego obozu. No i widzisz. Załatwiliśmy wszystko. I kamień, dobra. Kamień będzie w skrzynce, co? Demet. Ile ludy! Za tyle ludy to mogę wykupić pół obozu na bagnie. Kupię sobie willę, szatę, samochód, ziele i miksturki. Żyć nie umierać, po prostu żyć nie umierać. No i to lecimy do obozu, do magu wody. No tak, już nie mam many. Widzicie to źle? Niech będzie i trwały dzień.
Znalazłem kamień ogniskujący pod kamieniem. Wspaniale. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli pójść teraz do Jordiana. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem rudy. Czy możecie... Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia, ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobić? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteś, ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii. Jeszcze jedno. Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku... Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich... Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie No dobra. No dobrze. Spróbuję jako... Ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden... Nieważne. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrz. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty nie przechodząc. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o... Obyś wrócił. Jej, czwarty rozdział. Ja to odbierzemy sobie naszą nagrodę i pójdziemy do starego obozu. Dwupra. Bóz na bagnie. Panie Jordian. Witaj. Saturas po... Nasz przywódca. Cały nasz obóz. Ach, co ja mówię. Cała kolonia powinna ci być przyjmij tę skrom... Pokaż. Masz coś fajnego na sprzedanie? Widzę, że nie. Dobra, to idziemy do Kronosa i lecimy do obozu na bagnie. No, świecę się znowu. LGBT Bezi. Witaj. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Saturas powie... Jako strażnik rudy, chciałbym podarować ci część naszego urobku. Mam nadzieję, że zrobisz... Niektórzy nigdy się nie nauczą. Co tu masz ciekawego? Pierścień do siły. Pewnie masz rację. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Dobra, zobacz, jakie ja mam pierścienie. Przed bronią, do siły 5 się... Dobra, trudno. Nie będę nic się bawił teraz z tymi pierścieniami. Zamiast tego na bagno lecimy. Czyli pada. Czyli krucefik spada. No nic, w takim razie... Znaczy to kończymy. Jest czwarty rozdział już. Mamy czwarty rozdział. I jeszcze będziemy kontynuować. Następnym razem.